Dzień dobry, witam ponownie w pracowni plastycznej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w trakcie mini kursu sztuki leczniczej, sztuki terapeutycznej, sztuka na zdrowie. Ja się nazywam Dorota Porodarska i jestem instruktorką w tej pracowni. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o mandali. Mam nadzieję, że Państwo się wciągnęli w kreślenie mandali. A dzisiaj chciałabym namówić wszystkich do szkicowania, rysowania, pisania pamiętników. Ja mam przed sobą tylko część z mojej kolekcji. Każdy artysta ma wiele takich małych zeszytów, w których sobie coś szkicuje, w których sobie zapisuje swoje pomysły. I chciałam właśnie do tego Państwa namówić, żebyście sobie założyli taki dziennik. Ten pomysł przyszedł mi do głowy dzięki pandemii. Przepraszam, teraz będę opowiadać o sobie. Myślę, że wszyscy przeżywaliśmy to podobnie. Kiedy przyszła zaraza, okazało się, że jesteśmy zamknięci w domu. Dla niektórych, na przykład dla mnie, oznaczało to też lęki związane z brakiem środków do życia, ponieważ nagle przestałam pracować. Musiałam też pojechać i opiekować się moją mamą, czyli zostałam oderwana od swojego własnego domu, od swoich własnych narzędzi, od pracowni. I spowodowało to we mnie takie uczucie bezsilności, oczywiście strachu, ale też popadłam w jakiś letarg. I wiedziałam o tym, że rysowanie leczy, więc zmusiłam się, nie mając do tego w ogóle ochoty, zmusiłam się do tego, żeby zacząć sobie rysować taki pamiętnik, drobne zdarzenia z życia. No i przecież nic tak naprawdę się fantastycznego nie działo. Wiedziałam, że mnie to uleczy, więc rysowałam sobie te sporadyczne momenty, kiedy mi się udało wyjść z domu do lasu, jakieś rozmowy telefoniczne, zapisywałam sobie numery, zapisywałam sobie przepisy kulinarne, bo musiałam zmienić dietę, żeby gotować specjalnie dla mojej mamy. Drobne rzeczy. I rzeczywiście po jakichś 2 tygodniach rysowania sobie takiego pamiętnika doszłam do siebie i zaczęłam już mieć pomysły na większe obrazy. To, że prowadzenie pamiętnika ma działanie terapeutyczne, to wiadomo od dawna. Istnieje w ogóle coś takiego jak pisanie terapeutyczne. Może zacznę od cytatu z Virginia Woolf, która mówiła, że pisanie robi mi więcej dobrego niż seanse psychoanalityczne doktora Freuda i jego pacjentom. I znalazłam taki przepis na pisanie terapeutyczne napisany przez Natalie Goldberg, która właśnie się zajmuje taką terapią. Ona radzi: nie zatrzymuj ręki, nie skreślaj, nie przejmuj się gramatyką, ortografią, interpunkcją. Zatrać się w pisaniu, nie kontroluj się, nie myśl logicznie. Chwytaj byka za rogi. Jeśli jakiś wątek cię przeraża albo zabiera poczucie bezpieczeństwa, podejmij go. Na pewno te same zasady możemy zastosować, szkicując czy rysując sobie taki pamiętnik. A nawet uważam, że może mieć on bardziej terapeutyczne działanie niż pisanie, ponieważ poprzez rysowanie, poprzez malowanie, czasami abstrakcyjne, to nie musi być praca realistyczna, dochodzimy do naszego wnętrza, do tych uczuć i do tych myśli, których być może inaczej nie bylibyśmy w stanie wyrazić. Inspiracją do tego odcinka była także twórczość naszej uczestniczki pracowni, pani Jadzi Laskowskiej, która bardzo często maluje zdarzenia, które jej się przytrafiają. Czy to są mecze piłkarskie, jest bardzo zaangażowana w sport, czy w moim tle widzicie obraz naszego ośrodka.
Ale taki pamiętnik nie musi być realistyczny, może być też absolutnie abstrakcyjny. Drugim przykładem jest dziennik prowadzony przez kolejną uczestniczkę naszej pracowni, Hannę Sławińską, która maluje i kreśli takie abstrakcyjne wzory, ale robi to codziennie i właśnie ta powtarzalność ma też lecznicze znaczenie. No są, po prostu to jest jakiś taki zapis, chyba próba opanowania jakichś emocji, które tam mną targały w tamtym czasie. To jest 2013 rok, czyli są różne takie jakby takie działania. No taki smutek tutaj jest, dużo takich różnych. To jest taki jeden, ale tutaj są dosyć, jak patrzę, to tutaj są takie jakby pomysły na jakieś obrazy, które ewentualnie kiedyś bym sobie namalowała. Ja zaraz wam pokażę. Chciałabym też zaprezentować jako przykład dziennika twórczość Włodzimierza Pawlaka, który przez wiele lat prowadził swoisty dziennik. Przytoczę jego słowa. Potrzebny mi był dziennik w ogóle. Potrzebowałem jakiegoś systemu. Chciałem znaleźć metodę na dzień. On dokumentował upływ czasu na początku poprzez kolaże. Kolaże, które składały się albo z drobnych rysuneczków, piktogramów, przedmiotów znalezionych może w kieszeni, ułamków, które zostały po ołówkach. A tymi ołówkami kreślił już właściwą serię dzienników. Powstało 150 obrazów z tej serii, gdzie w takiej grubej warstwie białej farby wykreślał 7 kresek. To były dni i zakreślał linią ukośną, wyznaczając tygodnie. Przywołując tym gest skazańców albo więźniów, którzy w ten sposób wyskrobywali kolejne dni na ścianach celi, przypominając o tym, że po to, żebyśmy nie stracili kontaktu z rzeczywistością, musimy jednak ten upływ czasu w jakiś sposób sobie dokumentować, musimy być w kontakcie z nim, bo jeżeli stracimy kontakt z upływem czasu, przejdziemy w sferę snów, nie będziemy mogli kontrolować swojej rzeczywistości. Kolejną artystką, która maluje swój dziennik, pamiętnik, jest Pola Dwórnik. Pola z wielką brawurą i odwagą przedstawia swoje życie uczuciowe, wątki ze swojej biografii, ale także komentuje wydarzenia, którymi żyjemy wszyscy, na przykład w takiej serii rysunków Lady Smog, czy wydarzenia, które dotyczą świata sztuki, są trochę plotkarskie, więc fantastycznie się to ogląda. Czy teraz, kiedy została matką, rysuje cykl rysunków artystka matka. Są to obrazy namalowane realistycznie, bardzo wyraziste, z wielką ekspresją. Jest w nich wiele humoru, wiele dowcipu, dystansu do siebie i do świata, ale także mnóstwo takich onirycznych, wyobrażonych symboli. Także zapraszam bardzo do obejrzenia prac Poli Dwórnik na jej profilu na Instagramie.
jeżeli Państwo uważacie, że może balibyście się tego, że rodzina Was podpatrzy, że może będzie się z Was śmiała, albo może, że pozna te sekrety, a nie będziecie mogli się w tym pamiętniku specjalnie otworzyć, to radzę, żeby udawać, że tworzycie pamiętnik snów, że zapisujecie swoje sny i wtedy te sekrety nagle okażą się być nieprawdziwe, a wyobrażone. Możecie sobie je ukryć w ten sposób. Ważną też leczniczą, samoozdrawiającą funkcją prowadzenia takiego dziennika jest, żeby robić to codziennie. Powtarzalność tej czynności, można sobie na przykład wyznaczyć jakąś godzinę, kiedy będziemy to robić, być może przy porannej kawie i możemy próbować, czy uda się coś namalować kawą, albo wieczorem przy okazji picia magicznego napoju. Można na przykład sprawdzać, który gatunek z tych magicznych napojów najlepiej się nadaje do malowania. A ja zachęcam do przedstawiania swoich prac na Instagramie za pomocą hashtaga sampracownia i zapraszam na następny tydzień.